Cześć, jestem Farel, witam wszystkich bardzo serdecznie w nowym odcinku z gry Stumble Guys. Moi kochani, dostałem oficjalnie dostęp do zamkniętej bety 0.48, a wraz z nową aktualizacją do gry zostanie dodana nowa mapa, którą sobie dzisiaj przetestujemy, oraz nowe, legendarne i coś specjalnego skiny. Na samym początku wejdźmy sobie po darmowe nagrody. Zakręćmy sobie na luziku kołem, szczęśliwym kołem. Wy oczywiście też wskoczcie do gierki i zakręćcie sobie kołem, jeżeli dawno nie graliście. Bo nowe, darmowe koło wygląda teraz inaczej. 10 klejnotów, spoko. Dziękuję bardzo. I zobaczcie, mamy dostępne dwa nowe koła ograniczone czasowo. Pierwsze koło jest koło ze skinami Good Evil, Cyril Killer, Kayo Rayo, Kayo Fuego, Dark Fire Fist, LT Dogface, Captain Catface, wow, Captain Catface, jakiś kotek. Pepperoni 2100, co jest? Robot Guy, Golden Banana, Wet Kick, Charged Hug, Pizza i inne różne tam ciekawe. To są chyba emotki, tak, emotki to są. Tutaj mamy też tańce, mamy UK flaga, Pizza flag, Pride i Skeleton. No to co, moi drodzy, zaczynamy. Pierwsze losowanko. Jeżeli nie możecie się doczekać nowej aktualizacji, stawcie łapkę w górę, a my odpalamy pierwsze losowanie. Co nam tutaj ciekawego wypadnie? Mamy emotkę banana. Okej, czyli to jest zwykły banan. To nie będzie chyba banan, którym możemy rzucać. To jest taki banan, którym możemy... Nad głową nam się wyświetli. Mamy nowego jakiegoś bambikowego, stamblerskiego robota i mamy coś specjalnego. Tak jest! Kayo Rayo! Mega dziwna nazwa. Nie wiem w ogóle, do czego to nawiązuje. Mamy też emotkę pizzy. W ogóle te grafiki mi się wydają jakieś takie lepsze. Jakby bardziej dopracowane. Te serduszko też jest fajne. Mamy też w sumie emotkę buta w ślisku. Jestem mega ciekawy, o co tutaj chodzi. Chyba, że po prostu już grafiki normalnych emotek też się zmieniły wraz z nową aktualizacją. Nowy skin Golden Evil, latający złoty ziomek. Fajnie to wygląda. Mamy też tutaj kroki. I uwaga, co my tutaj jeszcze mamy? Emotkę, też kroki. No dobra, dobra. Trafiliśmy trzy skiny, więc bardzo fajnie. Wchodzimy teraz do szafki, ale zobaczmy na początku sobie emotki. O co chodzi z tymi emotkami? Jakie to są emotki? Nie, spójrzcie. To jest normalny złoty banan. A ta pizza nic nie robi, tak? To jest coś specjalnego banan. To nie są emotki, coś specjalnego. Gdzie mamy te serduszko? Bo trafiłem chyba sobie jeszcze serduszko, co nie? Nie, nie mam serduszka, tylko banan mi się trafił, coś specjalnego. Okej, i mieliśmy pizzę. No dobra, czyli banana mamy podmienionego. Podmienimy sobie jeszcze naszą pięść, oczywiście. Pięść też podmieniamy i będziemy jeszcze polowali na bucika. No dobra, więc dostosowywujemy. Lecimy po pierwszego skinka. Pierwszym skinkiem jest to pół anioł, pół diabełek. Fajny naprawdę skinek. Ja go używam, ale zanim go sobie przetestujemy, polećmy troszeczkę dalej i zobaczmy, co my tutaj mamy jeszcze odblokowanego ze skinów, coś specjalnego. Mamy do odblokowania jeszcze 4 skiny, a odblokowaliśmy teraz, moi drodzy państwo, Kayo Rayo. Tak wygląda ten skin. Ma takie fajne elektryczne pięści. Jeżeli wiecie, z jakiej gry jest to nawiązanie do tego Stumblera, no to dajcie znać w komentarzu. Coś mi się kojarzy, to chyba jakieś Ligi Legend. Ale mogę się mylić, nie wiem. Ja tej postaci po prostu nie kojarzę. Jest to postać, która atakuje energią na pewno. Dobrze, wejdźmy sobie teraz w grupę. Granie standardowa. Wybieramy, wyczyścimy wszystkie mapy. Zjeżdżamy na sam dół i mamy Blaster Base, moi kochani. Mapa, która została specjalnie stworzona w kolaboracji Stumble Guys x Nerf. Więc dzisiaj sobie troszeczkę postrzelamy, rozumiecie? Postrzelamy z pierwszej osobie w Stumble Guys. Powiem wam tak. Co różni Stumble Guys od zwykłych Fall Guysów? Bo tutaj dzieje się naprawdę dużo. Tu są aktualizacje co tydzień i cały czas są dodawane nowe tryby, którymi ja osobiście mega się jaram, więc bardzo fajnie, że twórcy gry wprowadzają takie mini współpracę. Ja już się po prostu nie mogę doczekać kolejnej kolaboracji ze Stumble Guysem. Jeżeli wy jeszcze nie widzieliście odcinka, gdzie zdawałem egzamin w szkole Stumble Guys, no to obejrzyjcie mój ostatni film na kanale. Polecam każdemu i dajcie znać w komentarzu, na ile pytań udało wam się odpowiedzieć. Blaster Base, przetrwaj! No oczywiście, że przetrwamy. I co mamy tutaj? Mamy normalnie pistolet i lecimy sobie. Co to jest? To jest chyba odnawianie HP. Tu mamy co? O! Shotgun! Ale czekaj, tym skaczę. Dwa razy jest ślizg. Moi drodzy, w wersji beta jest to zbugowane. Nie można strzelać. Halo? Halo? Okej, okej, dobra. To na razie nie strzelajmy. Mamy pierwszy meczyk. Będziemy unikali strzałów. Ojejo!
Okej, przeszedłem. Mega, mega szybko poszło, nie? Co mogę powiedzieć, kurczę? Mam nadzieję, że za chwileczkę oni to naprawią i będziemy mogli sobie normalnie postrzelać. Ale jeżeli nie będę mógł postrzelać w tej wersji, to ja oczywiście, moi drodzy państwo, za chwileczkę odpalę to na emulatorze. I tam będziemy na pewno mogli strzelać, więc pójdźmy teraz w drugą stronę i zobaczmy. Jesteśmy w jakimś tutaj budynku i chłop do nas strzela. Po ile dostajemy damage? Strzelam nie, gościu. Okej. Okay. 15 damage'a dostajemy z jednego strzała. Tutaj mamy jakieś możliwości wejścia, na przykład na górę. Hop. Okej, czyli można padować. Widzę, że stamblerzy strzelają różnymi strzałami. Tu mamy jakiś crash pad. Hop. Okej, da się na szczupaka rzucać. Plus 30 keva. I tutaj mamy kolejny blaster. I znowu nie zdążyłem sprawdzić, ile mamy broni na mapie. Ale teraz zrobimy tak, że zostaniemy 1v1. Czyli na pewno zostanie jedna osoba, która będzie chciała mnie zastrzelić. A ja będę cały czas jej uciekał. Dzięki temu sprawdzimy sobie na spokojnie, jak wygląda cała mapa, o co tutaj w ogóle chodzi. Spójrzcie, w tej broni... Nie mogę strzelać dalej, kurczę, wkurzony jestem. W tej broni mamy 6 naboi. Commander się nazywa. Jak weźmiemy kolejną broń, ta broń nazywa się Warden, ma 4 bronie, czyli taka jakby pompica. Tutaj coś nam się respi. Coś nam się respi i uwaga, tarcza. Tarcza daje 30 keva, tu mogę wskoczyć? Mogę. Na dole co jest? Znak zapytania. Co to zdaje znak zapytania? Bum. A, broń nam się chyba zmieniła, ale zmieniła się na tą samą. Na Wardena znowu, no dobra. Tu sobie wskoczyć można, tu wskoczyć. Aha, ciekawe czy są jakieś snajperki na wysokich półkach. Tam może coś być, mamy tutaj żyćko. Tutaj mamy normalnie chłopów jak do siebie strzelają. Zobaczcie, pszczółka dostanie na dziurę. Ha, leży. Mamy 100 keva, 120 keva i 120 HP. Czy tędy mogę na przykład po ścianie sobie wejść? Można chyba. Tak, spójrzcie na to. Jaki trik. Hop, hop, hop. I jesteśmy u góry. I mamy co? A, tutaj było normalne wejście. Ta, launchpadem. I mamy normalnie, moi drodzy, kewika. Hop, czy doskoczę? Da się doskoczyć. Zarąbiście. Więc już pierwsze triki znacie na tej mapie. Zobaczcie, jaka suloweczka. W samo południe. Stumble Guy. 2993 wygraczy. Stumble Guy. 3242. I... Co oni robią? Nie mogą się zabić, kasztany! Czujecie? Z centymetra się nie trafić? To patrzcie, co oni robią! Te pociski między nimi śmigają! Zaraz nie wytrzymam! Ten jeszcze HP podniósł! Co tu się dzieje? Obstawiajcie w komentarzu... o kurde, do mnie leci! Kto to wygra? Dobra, szybka tarcza. Słuchajcie, trzeba teraz, moi drodzy, zrobić taki trik, że jeszcze musimy skoczyć na górę po jedną broń. Po jedną broń. Tam był chyba jakiś taki uzik, coś takiego. Mieliśmy broń z 8 nabojami, z 4 nabojami i teraz mamy broń z iloma nabojami? 18! Turbin! Tak się nazywa ta broń, kozacko. I tutaj mamy co? Komandera. Okej, no dobra. Mordko, pozwalam ci mnie pokonać. No ładuj, ładuj, ładuj. Ponieważ ja nie mam możliwości strzelania w tej wersji. Ale przypał. Troszeczkę tutaj widzę... Nie fart, bo wszyscy twórcy nie będą mogli pograć, ale ja postaram się to odpalić w wersji beta i powinno mi się udać. Ale zanim przejdziemy, ja ten tryb oceniam oczywiście 10 na 10. Już się nie mogę doczekać, jak będę grał z Rogalem i z Szakiem. Będziemy się wyjaśniali, więc taki odcineczek na pewno zobaczycie u mnie na kanale. Lecimy dalej. Czekamy na koło fortuny. Losujemy kolejne losowanko. O, 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 patrzcie, zbugowane koło fortuny! No to nieźle. Niezła wersja beta zamknięta. O, patrzcie, fajna emotka tego ziomeczka. I będzie, ale epicki, zarąbisty, tęczowy skeletonek DJ. Petarda. I mamy co jeszcze? Jeszcze raz tego epika? Nie. Chłopa na pizzy! Peperoni! Nie, no nie mam pytań. Mega fajne są te skinki. Okej, tutaj mamy chłopa z flagą. I znowu skeletonek. Denerwuje mnie to, że jak jest duplikat, to nie ma napisanej nazwy skina. Powinno tak być. Uważam, że to by było mega fajne, bo nie damy... Nie jestem w stanie zapamiętać wszystkich skinów. Okej, znowu ten sam skinek. No, czy my trafimy tego kefirka? Panie kefirek. O, nowy! Nowy, coś specjalnego. Ale powiem wam szczerze, że niektóre skiny coś specjalnego są słabe. Kiedyś były lepsze. Niektóre są takie troszeczkę na siłę, ale za chwileczkę sobie te skinki przetestujemy. Wejdźmy sobie na początku do szafki, legendarny. Zjedźmy sobie na sam dół i zobaczmy, co my tutaj mamy. Coś specjalnego, skinek nowy to ten. Dark Fire Fist. A tutaj mamy Kayo Rayo. No, dosyć podobni. Ten jest bardzo podobny do tego, nie? Tylko, że w wersji Dark.
No, nie postarali się tutaj. Moi drodzy, odpaliłem gierkę na emulatorze. Oczywiście gramy Blaster Base. No i zobaczymy, czy uda nam się tutaj strzelać. Przypisałem pewne przyciski po strzelaniu oraz skakanie, więc mam nadzieję, że generalnie te przyciski są aktywne w grze, bo nieraz może być tak, że po prostu gierka jest zbugowana i te przyciski, pomimo tego, że i tak ustawimy i przypiszemy je pod jakieś klawisze, i tak nie działają. Miejmy nadzieję, że teraz wszystko będzie działało. I uwaga, i przetestujemy sobie oczywiście wszystkie bronie. Okej, okay? Literką C strzelamy. Strzelam! Zobaczcie na to! Normalnie! Więc po prostu na Steamie gierka jest zbugowana. Ej, ej, panie, przepuść mnie. Lecimy tak, mamy broń, która ma ile? Amunicji? 6 amunicji. Elite 2-0, Commander. No i wyjaśniamy chłopa, bomba, bomba. Po ile bijemy? Po 15, wyświetlają się. U góry się wyświetla damage, dobra, dobra. Goście, uspokój się. Z każdej broni każdego chłopa pokonamy, ale brakuje nam czasu, bo tutaj szybciutko to wszystko trwa. 16 osób, żeby się wyeliminowało na kolejnych 16, to jest po prostu stryczek. No ale spokojnie, w następnej rundzie pójdzie nam szybciej. Troszeczkę sobie postrzelamy. To teraz może, żeby było coś ciekawszego, lecimy od razu po pompice, co? Bierzemy od razu pompę. Mamy pompę, 4 naboje, jak to strzela? Wow! Boom! Po 13 bije tylko, halo! To miał być większy damage! A nie ma większego damage'a. No dobra, to idziemy dalej. Wyjaśniony. Leży. Dobra, dobra, tarcza, 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 tarcza. Mię porobią, porobią mnie zaraz. Dawaj, dawaj mi nową broń, dawaj mi nową broń. To będziemy tutaj mieć. No i znowu nie zdążyłem, bo ta gierka za szybko się skończyła. Szkoda, że tak się szybko kończy, bo podejrzewam, w normalnych gierkach też tak będzie. No ale dobra, na pewno będzie ciekawie. Wielki finał. Przetestowaliśmy sobie broń, z którą się respimy. Przetestowaliśmy sobie shotguna, więc teraz nie ma na co czekać. Lecimy od razu, moi kochani, po broń, która jest tam na górze. Po tego Uzika, który chyba najmocniej strzela. Pyk. I bum. I szczupak, hop. Mamy kolejną tarczę. I mamy to. Legendarna broń. Uwaga. O, patrzcie jak to. Pusuje, po 6 bije, co prawda. Ale ma mega szybki damage. Pas, 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 pak, 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 pak. Jaki spray. Pa, 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 pa. Szkoda, że kryty nie wchodzą w głowę. Na żółto. Ciach, 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 ciach. Zarąbiście. Mój, 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 mój. Okej, ej, ten do mnie walił chyba, gościu. Ty, uspokój się, gościu. Ten jest mój. Zakuty łeb też dostaję teraz. Dobra, powalony. Idziemy jeszcze tutaj na górę, zobaczymy, jaka tutaj u góry jest broń. Ty, uspokój się tam, byczku. Zaraz do ciebie przyjdę, hop. A nie, tu była tylko tarcza. Okej. Idziemy po jeszcze kolejną broń tutaj. A, bo tutaj się respi, randomowa. Okej, 4 naboje. Po ile ten Warden bił? Okej, po 13. Nawet całkiem sporo, ale idziemy też po tą tutaj. Czyli mamy 6 damage'a, 13 damage'a, a ta ile daje? Uwaga, to jest ta sama broń? Ta, ta sama, dobra. To czyli nie tą podniosłem, co trzeba. Ona chyba jest tutaj, ta kolejna. Więc sobie tam skoczymy. Pyk, pyk. Okej, co ja mam? Turbinka. Turbinka chyba była, nie? Ta, turbina była po 6. Czekajcie, w końcu, bo już zgupiałem. Ile mamy tych broni? 2 czy 3? Warden, turbina, no to, czyli tylko mamy 2 bronie, tak? Jeszcze raz podniesiemy znak zapytania i zobaczymy, na co nam zmieni. Na tą samą nam zmieniło. Dobrze, czyli tak naprawdę mamy tylko 2 bronie, a myślałem, że 3 są. No dobra, chcesz się bić, tak? No to chodź, chodź, zabaw chłopie, co z tobą robię. Wszystko wchodzi na miękko. Cyk, 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 cyk. Gdybym grał jeszcze na Steamie, miał więcej FPS-ów niż te, nie wiem, 25, jak tutaj na emulatorze, to już byś dawno nie żył. O nie, jest jeszcze Commander! Zobaczcie, jednak jest Commander! Patrz, padnę! Kto to wygra? Co? Odpadłem! Nie wierzę. Jestem najgorszy. Nie pozostało nam nic, jak zalosowanie jeszcze kołem. Więc co? Kręcimy! Odblokujemy sobie jakieś nowe skinki. Emotka. Dalej. O, 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 o. Super bananek. Dalej. Kroki. Dalej. To nie potrzebujemy. Emotka. Dalej. I uwaga, jest coś, jest coś, jest coś. Piesek. Joysticzek. Dogface. Ej, śmieszny ten skinek jest. Będzie można zrobić kiedyś bitkę. Koty kontra psy. 1v1. I na nerfy. Pach, 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 pach. To by było dobre. No i kolejna emotka. O, jest i on! Killer size! To jest! Śmieszny skinek. I mamy kolejny, coś specjalnego skin. Szczerze nie podoba mi się, ale killer size jest mega,
mega śmieszny. Od razu sobie go przymierzam. Killer size'a. Patrzcie na to, chłop. A nie, tu ma u góry napisane killer size, okej, okay, a to ma C-roll, czyli płatki. Stumble Flakes. Ej, ciekawe, czy oni kiedyś wypuszczą coś takiego jak Stumble Flakes. Ja bym zjadł. Jeżeli też byście zjedli takie płatki, to stawcie łapkę w górę. Wybieramy go. On ma w ogóle nóż w ręku, widzicie to? Taki niby cichy zabójca. No i tego sobie nowego skinka jeszcze wam pokażę. To był ten skinek. Nawet. Mamy jeszcze pana pieska. A pan piesek, gdzie on jest, panie piesku? Bo pan piesek był epicki, dlatego go nie widziałem. Zobaczcie, jak on wygląda. Ma plecak z kością na plecach. Fajny skinek. Porucznik piesu. Przetestujmy sobie jeszcze tylko, jak działa nowy banan. Czy faktycznie jest on jakiś ulepszony? Czy faktycznie bardziej osoby wywraca na plecy? Czy dalej leci? I tak dalej, i tak dalej. Czy po prostu jest to nowa ikonka? I tyle. Uwaga. Banan. Woo! Leci. No, ma grafikę złotego banana. I ktoś musi tam skoczyć ten kafelek, proszę państwa. I gościu się wywraca normalnie, więc raczej ten banan nic ciekawego i nowego na mnie wprowadza do gierki. A szkoda, bo jestem załamany, wiecie? Nie lubię czegoś takiego, że oni tylko grafikę odświeżają i to tylko skinek do emotki to jest. O, tak to bym nazwał fachowo. Bomba w oko, leżycie. Chociaż troszeczkę dalszy zasięg, coś mocniejszego, podwajanie się tego banana lub coś. To było coś pięknego. Dobra, tutaj Faral kamikaze, hop. Aha! To nieźle. Zaryzykował, leży! No i chyba będzie po mnie. Czy zdążę? Hop! I czerwony kawelek. Lipa. Dobra, moi kochani, na dzisiaj to było tyle. Jeżeli się podobało, łapka w górę, subskrybujcie kanał, a widzimy się w kolejnym odcinku. Trzymajcie się. Hej!